W rocznicę urodziny Jana Pawła II ulicami polskich miast przeszły dziś marsze dla życia i rodziny. Największy w Polsce marsz obrońców życia już po raz 12 odbył się w Szczecinie. Towarzyszyło mu hasło Święty Człowiek, Święte Życie. Marsz w obronie życia przeszedł dziś także ulicami Gdańska. 12. Szczeciński Marsz dla Życia poprzedziło czuwanie oraz msza święta dziękczynne za kanonizację świętego Jana Pawła II na Jasnych Błoniach. Eucharystii przewodniczył metropolita szczecińsko-kamieński ksiądz arcybiskup Andrzej Dzięga. Podczas mszy świętej wiele osób podjęło duchową adopcję dziecka poczętego. Uczestnicy marszu przeszli trasą, jaką Jan Paweł II przebył w 1987 roku. Na placu Orła Białego przed szczecińską archikatedrą na uczestników marszu czekało miasteczko życia. Warto być za życiem, bo życie daje Bóg, tak? I ono jest dla każdego, każdemu się należy. Marsz dla życia po raz piąty przeszedł dziś także ulicami Gdańska. Rozpoczął się na placu Solidarności przed trzema krzyżami gdańskimi. Towarzyszyło mu hasło Jan Paweł II, promotor godności życia i rodziny. Jesteśmy tutaj po to, aby pokazać, że nasze kobiety nie mają brody, są normalne, są błogosławione. Nasze dzieci są błogosławione i my czujemy się też błogosławionymi, ponieważ jesteśmy uczniami świętego Jana Pawła II. Przychodzimy tutaj, by pozytywnie pokazać rodzinę, pozytywnie pokazać wartości rodzinne, właśnie, że dzieci to jest wielkie szczęście dla rodziny. No i dzięki temu ci, co nami rządzą, mogą popatrzeć, że jednak muszą zadbać o te rodziny, muszą się liczyć z katolikami, z rodzinami katolickimi i liczyć się właśnie z wartościami, które one wyznają i szanować to. W marszu uczestniczył pasterz archidiecezji gdańskiej, ksiądz arcybiskup Sławoj Leszek Głódź. Metropolita gdański akcentował, że obrona życia jest naszym obowiązkiem. Musimy o tym pamiętać także wtedy, kiedy pójdziemy głosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W tym kontekście ksiądz arcybiskup przytoczył wskazania prezydium Konferencji Episkopatu Polski. Pamiętać należy, że jesteśmy zaledwie niespełna miesiąc po kanonizacji świętego Jana Pawła II, którego orędziem całego pontyfikatu było głoszenie wielkości życia, świętości życia, obrona rodziny, prawdziwej rodziny, związku między mężczyzną a kobietą, wielkości dziecka, godności człowieka. I nie wolno ulec chrześcijanom i chrześcijańskiej Europie także, która wyrasta z korzeni chrześcijańskiej, z gleby tej uświęconej, pompowaniu wszystkich błędnych idei. Marsze dla życia i rodziny z roku na rok cieszą się coraz większą popularnością. Uczestniczą w nich całe rodziny. W inicjatywę włączyło się ponad 100 polskich miast.